Przy okazji tej wersji Prince of Persia wycieramy całą przeszłość. Ta gra nie jest związana z trylogią Piaski Czasu. Mamy nowego księcia, nowe zadania, nową opowieść. Wszystko jest zupełnie inne. Dlatego też postanowiliśmy się odciąć od trylogii Piaski Czasu, stworzyć zupełnie nową, z niczym niewiązaną next-genową grę o perskim księciu. I dlatego jest to Prince of Persia bez żadnego podtytułu. Mógłbyś powiedzieć coś o fabule? Opowieść jest niesamowicie wręcz epicka. Jeden z kluczowych elementów Prince of Persia to właśnie fabuła. Jest epicka, ogromna, ale ma też wersję skróconą, by się nikt nie znudził. Na początku książę nie jest księciem, a podróżnikiem, awanturnikiem. Wędruje z miejsca na miejsce w poszukiwaniu złota i zaczepki. Pewnego razu, podczas wędrówki przez pustynię, dopada go burza piaskowa, w trakcie której się buduje. Wówczas spotyka dziewczynę imieniem Elika. Opowiada mu ona historię Boga Ciemności, Arymana, który uwalnia się z drzewa życia i zaczyna plugawić ziemię. Jego esencja, jego fizyczna manifestacja to śluzopodobna substancja niszcząca świat. Elika prosi bohatera o pomoc w oczyszczeniu ziemi z tego plugawstwa. Wyruszają razem na wyprawę, podczas której książę dowiaduje się, jak to jest być księciem. Na czym się skupiliście? Na walce, zagadkach czy elementach platformowych? Prince of Persia wspiera się na kilku równorzędnych kolumnach. Jeśli któreś z nich zabraknie, to gra nie będzie zaliczała się do tej serii. Chodzi oczywiście właśnie o walkę, zagadki, platformowe akrobacje oraz epicką opowieść o księciu. Dlatego też staramy się zrównoważyć te wszystkie niezwykle ważne elementy. Pojawiają się wszystkie klasyczne akrobacje, jak bieganie po ścianach czy skakanie od słupa do słupa. Ponadto są też rzeczy nowe. Wykorzystaliśmy najlepsze elementy gameplaya znane z trylogii Piaski Czasu, zmodyfikowaliśmy je stosownie do naszych potrzeb, wprowadzając pewne nowości, jak chodzenie po suficie. W efekcie mamy rzeczy stare i nowe, co dało świetny wynik. Ostatnio w wielu grach pojawia się pomocnik wspierający głównego bohatera. Czy zatem Elika będzie bliższa Elinie z Uncharted Drake Scorpion, czy może Jordzie z Ico? A może szukać innego rozwiązania? Owszem, w wielu grach mamy do czynienia z pomagierem bohatera. Tyle, że wcześniej zawsze były z nim jakieś problemy. Trzeba go było ratować z opresji, albo się gdzieś gubił i tak dalej. A Elika będzie zawsze ulepszać rozgrywkę. Będzie robić mnóstwo fajnych rzeczy dla ciebie i z tobą. Nigdy nie będzie wymagała opieki. Nigdy się nie zgubi, nie utrudni rozgrywki, a ją ułatwi. To postać wspierająca, jaka powinna być w każdej grze. Mam nadzieję, że to samo powiedzą gracze i że w przyszłości tak będzie w każdej grze. Z Eliką związanych jest też wiele nowości. Możecie na przykład współpracować przy skakaniu. Możecie uratować przed upadkiem spółki. Nie będzie zatem tak jak w Piaskach Czasu. I nie pojawi się raz po raz ekran koniec gry. Czytaj grę czy coś takiego. Elika jest także po to, by cię ratować. Włada także magią oczyszczającą świat z plugastwa. Taki jest zresztą cel gry. Oczyszczanie świata z wszelkiego plugastwa i uratowanie go. Jakie były Wasze inspiracje? Oczywiście podstawowa inspiracja to wieloletnie dziedzictwo serii Prince of Persia. Tym razem chcieliśmy jednak dołożyć do świata gry więcej elementów mitycznych, legendarnych czy fantasy. To miało na nas największy wpływ. Jeśli chodzi o postać księcia, to wzorowaliśmy się nieco na Aragornie z Władcy Pierścieni, królu i podróżniku w jednej osobie. W przypadku Eliki inspirowaliśmy się postacią Amidali z Gwiezdnych Wojen, która jest osobą twardą i piękną, bardzo zrównoważoną. A jak się ma sprawa z bronią? Książę nosi na ramieniu rękawicę, którą zdobył podczas wcześniejszych przygód. Nie będzie zyskiwał żadnych specjalnych ciosów. Rozpoczyna z rękawicą i szablą oraz mnóstwem akrobatycznych ciosów. Można powiedzieć, że jest mistrzem sztuk walki, skaczącym po ścianach i nie tylko.
ale kluczowa jest rękawica i szabla. Rękawicę może wbić w ścianę podczas upadku i spowolnić go. To nasz nowy element gameplaya. Ta zdolność działa na każdej pionowej powierzchni. Dzięki niej książę odkryje różne sekretne miejsca, a ponieważ jest też perskim księciem in spe, potrzebuje też szabli. Elika natomiast dysponuje mocami magicznymi. Może za ich pomocą nie tylko oczyszczać świat, ale także wspierać cię w walce, jeśli o to poprosisz. Czy nie obawiacie się, że te zupełnie nowe przygody księcia mogą nie spodobać się osobom, które skończyły trylogię Piaski Czasu? Nie, myślę, że i takie osoby będą bardzo zainteresowane naszą grą. Choćby dlatego, iż wykorzystujemy elementy rozgrywki znane ze wspomnianej trylogii. Ale wprowadzamy też mnóstwo nowości. Ci, którzy grali w Piaski Czasu, przypomną sobie mnóstwo rzeczy, bawiąc się w nową wersję Prince of Persia. Choćby bieganie po ścianach, które wszystkim się podobało. Ale pojawią się też nowe rzeczy, które, mamy nadzieję, też się wszystkim podobają. Myślisz, że ta wersja Prince of Persia wprowadzi jakieś nowum do gatunku gier przygodowych? Moim zdaniem tworzymy coś nowego w takich kwestiach jak rozwiązania graficzne, czy postać wspierająca i mechanika rozgrywki. To będzie coś dużego. Najciekawsza jest moim zdaniem Elika. To nowy typ postaci wspierającej, która wywoła tylko pozytywne odczucia. Wprowadza mnóstwo nowinek do gameplaya. Posiada szeroką gamę zdolności. Współdziałanie z nią sprawi, że rozgrywka będzie naprawdę fajna. A co twoim zdaniem zrobi większe wrażenie? Grafika czy gameplay? Oba elementy są bardzo ważne, dlatego też nad oboma tak bardzo pracujemy. Jeśli chodzi o grafikę, to dziedzictwo serii wymusza na nas pewną specyficzną poetykę, która bardzo nam odpowiada. Ale gameplay też jest niezwykle istotny, bo bez niego nie ma gry. A Prince of Persia wymaga specyficznego gameplaya. Łączymy zatem niesamowitą wizyjność z rozgrywką typową dla perskiego księcia.